Cześć kochani, tu Pudelek, ja nazywam się Agarowicka, jestem redaktor naczelną tego serwisu, a dzisiaj ze mną w studio redaktor Dymek. Hejka. Oraz redaktor Tiga. Hejka. Dzisiaj pogadamy o nowym wizerunku Ani Lewandowskiej, o wizycie dziennikarskiego Zera u Krzysztofa Stanowskiego oraz o Eurowizji Junior i naszych szansach na zwycięstwo. Zaczynamy od tematu bliskiemu sercu redaktor Dymek. Tak, zmęczenie to zdecydowanie temat. Chodziło mi raczej o twoją zdrową obsesję na punkcie Lewandowski. Bez przesady, ale tak, Ania, co u Ani nowego? No Ania ma ciężko w życiu, się okazuje ostatnio. No właśnie, pogadamy trochę o jej odmienionym wizerunku, bo trochę się pozmieniało w kwestii tego, jak Ania się komunikuje ze swoimi fanami na Instagramie. Faktycznie można zauważyć, że w ostatnich tygodniach Ania polubiła wrzucać takie posty, których narzeka na trudy życia codziennego. I tak jak zawsze była tą motywatorką i w ogóle wstaje z uśmiechem, kładzie się z uśmiechem, nic jej nie powstrzyma, 60 treningów zrobi w ciągu dnia, babeczki upiecze zdrowe i nie wiem co jeszcze. To ostatnio trochę komunikację zmieniła i popełniła taki post opatrzony zdjęciem, jak jest zmęczona w samolocie. Tak, kocham to, że to jest w samolocie w ogóle. W locie, w biznes klasie. Tak. No ale okej. Chyba już ją starość bierze, bo jest bardzo zmęczona. Napisała, że mam trudny dzień, targają mną emocje. Jest zmęczona grudniem, jest zmęczona całym rokiem, obowiązkiem przytłaczają i że tak troszeczkę czuje, że wzięła za dużo sama na siebie. I tutaj cytat, chyba się starzeje. Ale to nie był jedyny taki post, bo parę dni później Ania postanowiła udowodnić, że jest taka jak my. I napisała o tym, że uwaga, dzieci i mąż czasami dają się we znaki. No normalnie powiedziała, że ją wkurzają. Super, wkurzają mnie jak dzieci nie chcą w nocy spać, wkurza mnie jak mój mąż się mnie czepiał, błahe rzeczy. Normalna polska rodzina. Tak, prawdziwa polska rodzina, właśnie. Zauważcie tutaj tę zależność, że to narzekanie, taka polska cecha. Tak, tak. Ania udowadnia po prostu, że jest Polką, że wcale ona i Robert nie są Niemcami, jak wielu sugeruje. No. Tylko to jest prawdziwa polska rodzina, która się wkurza, która się tam czasem nie lubi, która ma problemy, jest zmęczona w biznes klasie, w locie. No, ciężkie życie. Co więcej, Anię też zaczęło bardzo męczyć życie na walizkach, no bo tutaj ona podróżuje ciągle Polska-Niemcy i te różne jakieś tam współprace, złote piłki w Paryżu i tak dalej. No i popełniła taki wpis filozoficzny. Home sweet home. Tylko gdzie jest ten dom? Jeśli de facto mieszka się na walizkach. I okazało się, że takie refleksje też Klara podziela, bo spytała się Ani: mamo, gdzie jest dom? Ale ja wam powiem, że jak śledzę Lewą na Insta, to ja też nie ogarniam, czy ona jest, gdzie ona teraz jest, i poznaję tylko po dywanie, czy to jest Polska, czy... Tak, to jest Dymek, po prostu rozkminę po jakichś... Ale słuchajcie, to jest masakra, jak chcemy potem zrobić artykuł, Anna Lewandowska pokazała choinkę, i potem patrzysz, rany boskie, ale czy to jest choinka w jej domu? Na pewno to nie jest u jej przyjaciółki Oli Dec w Warszawie. No to jest masakra. Ale też co zwróciło uwagę przy tym wpisie o zmęczeniu życiu na walizkach, to kocyk, którym Ania się owinęła. Tak, obok leżał firmowy kocyk, ale to ja też tak mam, że jak jest jakieś zdjęcie Lewej, to zawsze piszę co oznaczenia i dookoła rzeczy, jakie leżą. I właśnie tak patrzę, mówię, o, ten kocyk nie był tani, ale mega beka, no bo za 10 koła. Więc Lewa narzeka na życie przy kocu za 10 000. I Laura jest ubrana w sukienkę Gucci. Fajnie, fajne problemy. Ja wam powiem, że nie wiem, no ja bym się aż tego koca nie czepiała dla mnie. Ja czaję, ja też jestem zmęczona w kocu za ale może... Ale kontekst, wiesz. No że... tak, ale no można być zmęczonym w kocu. Ja jestem zmęczona w kocu za nie wiem, nie mam pojęcia, bo mama mi kupiła 10 lat temu, nie wiem ile kosztował, pewnie 200 zł max. No, ale ja, wydaje mi się, że tutaj akurat nie ma co się tego czepiać, ale faktycznie wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe, że Lewa w ostatnim czasie mnóstwo tego typu postów wrzuca i bardzo to się wybija, taka obserwacja też w komentarzach Pudelkowiczów. Najpierw była Ania Robot, ogarniająca wszystko z sześciopakiem po porodzie, potem By Ann, dziewczyna z sąsiedztwa, następnie self-made businesswoman roku, teraz zmęczona, ludzka i mająca problemy lewa. Wszystkie powyższe łączy jedno, zostały wykreowane przez PR. Jaka jest naprawdę Ania? Po prostu za wszelką cenę chce dogonić Roberta. No to jest mocne pytanie, jaka jest naprawdę Ania. No Dymek, powiedz, jaka jest naprawdę Ania. Ania, jeszcze mi się przypomniało, że wczoraj Lewa była na jakiejś imprezie, już się pochwaliła, że na ściance nie miała teraz Dolce & Gabbana, tylko miała z sieciówki garniaka, więc jest taka jak my. No ale co myślicie faktycznie, że tak to jest, że to PR-owiec sugeruje Ani, jaka powinna być, jaka powinna się teraz prezentować przed followersami, żeby nie wiem co, żeby wzbudzać większą sympatię, żeby więcej zarobić na czymś. No jak myślicie? Wydaje mi się, że trochę tak, ale zabawne jest to, że żadna ta strategia jak dotąd się nie sprawdziła, no bo jak ona mówi, że o, jestem self-made woman, w ogóle biznesmenka roku, started from the bottom, now we here, no to ludzie z reguły to wyśmiewają, że no Aniu, no Aniu, no fajnie, no masz te biznesy, robisz. Ja też mam takie zdanie, że fajnie, że przekuła to, że miała superstar z nazwiskiem i też z budżetem w swoje biznesy, ale no Aniu, no nie zaczęłaś od zera i nie jesteś self-made, no umówmy się, więc ta strategia no nie daje rady. Strategia Superwoman, sześciopak 2 dni po porodzie też chyba już czkawką odbija i po ostatnim porodzie zaczęła już iść w stronę, no mam brzuch i słuchajcie, dziewczyny, nie musicie być super chude po porodzie. Ale to tak się wpisywało po prostu w trendy trochę, nie? Że no, te body positive, żeby właśnie gwiazdy nie cisnęły takich zwykłych kobiet w ten sposób, że właśnie 3 dni po porodzie już trzeba na ściance się pokazać z mega płaskim brzuchem, że ludzie zaczęli po prostu mówić, że to nie jest normalne i że nie chcą takich obrazków oglądać. No więc właśnie może to jest to. Może ona po prostu, Ania, próbuje się wbić w trendy. No dobra, ale kupujecie tę teraz ludzką, zmęczoną Anię? Tak. To wiadomo, że nie, tak. No moim zdaniem, jak tutaj pytałyście, czy jakby ta strategia będzie dobra, moim zdaniem żadna strategia nie będzie dobra i że zawsze będzie odpalenie na Lewandowską. No ja myślę, że tak jak tutaj użytkownik gość w komentarzu napisał, nikt tak naprawdę nie wie, jaka jest Ania, ja też nie wiem, jaka naprawdę jest Ania. Tak, wydaje mi się, że te wszystkie odsłony są kreacją, gdzieś tam jest prawdziwa Ania w każdej, w niej nie wiem, aż tak nie analizuję rysu psychologicznego Anny Lewandowskiej. Ale tak, wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe. Ania tutaj próbuje troszeczkę inaczej się pozycjonować, jako bardziej właśnie ta ludzka. Bo faktycznie też tutaj się pojawiła ta uwaga, że próbuje być trochę bardziej jak Robert, a wydaje mi się, ostatnio nawet rozmawialiśmy w redakcji o tym, że Robert faktycznie jest taki bardziej ludzki od Ani. Pokłóciliśmy się trochę. Oj, trochę. Może kłótnia to jest za dużo powiedziane, ale faktycznie taka dość żywa dyskusja wywołała się u nas w redakcji. No właśnie a propos tego, co powiedziałaś chwilę temu, czyli czy Ania faktycznie jest self-made, bo pojawiają się wątpliwości i często zresztą no, internauci również zarzucają Ani, że całą swoją karierę opiera tylko i wyłącznie na nazwisku męża. No ja mogę powtórzyć to, co wtedy powiedziałam podczas naszej wymiany zdań, że i to też wydaje mi się, że to jest klucz do tego, dlaczego Ania z żadną swoją strategią wizerunkową nie może się wstrzelić i zyskać sympatii, bo nie można Ani odmówić tego, że się stara, że dużo pracuje, że ciągle też tam ogarnia jakieś nowe swoje biznesy, współpracę i tak dalej, ale że brakuje jej w tym wszystkim pokory. I ja tutaj mogę przypomnieć wypowiedź mojej ulubionej Sary Boruc, ale to jest jeden z powodów, dla których ja Sarę Boruc mega szanuję, że ona powiedziała kiedyś, że Sara Boruc, która przecież też ma teraz no, mega sukcesy, ta jej marka odzieżowa w ogóle, która powiedziała, że ona sobie zdaje sprawę z tego, że ona bez nazwiska męża nie byłaby tutaj, gdzie jest. I okay. Ania... Ja cały czas mam wrażenie, że Ania ma wielki problem z przyznaniem. Ona nie musi nikogo przepraszać, że o Jezu, że odniosła sukces. To nie o to chodzi, tylko że brakuje to, no właśnie w moim odczuciu Lewandowskiej brakuje pokory i ludzie to czują i nie kupują teraz biednej Ani zmęczonej, nie kupują Ani self-made woman. No. Z jednej strony zgadzam się z tobą i z tym, co mówisz, że faktycznie tej pokory tam nie ma. Że faktycznie to nazwisko otworzyło jej drzwi. Jedne, drugie, trzecie, czwarte. Natomiast no, trzeba Ani jednak oddać to, że w przeciwieństwie do Sary ona poznała Roberta, jak Robert był studentem. No, byli na tym samym etapie, nie? To nazwisko wtedy nie znaczyło nic w zasadzie jeszcze w świecie sportu. I też trzeba tutaj powiedzieć, że w przeciwieństwie do Sary, Ania miała sukcesy sportowe na swoim koncie, ogromne, tylko że no, ta dyscyplina, którą wybrała i którą, w której jej tam świetnie szło, czyli karate. No umówmy się, kogo karate obchodzi, no, szczególnie w Polsce. No, piłka nożna, wiadomo, każdy Polak kocha piłkę nożną. Oprócz mnie. Ale no, karate raczej chyba nikt nie kocha w Polsce. Jak Robert dochodził do wszystkiego, co ma dzisiaj, to Ania przy nim cały czas była. Więc trudno też no, powiedzieć, no co, miała robić to wszystko pod panieńskim nazwiskiem, te wszystkie biznesy. Jasne, było jej łatwiej, jasne, miała kasę na start tych wszystkich swoich biznesów. Też nie porównywałabym jednak sukcesu, jaki osiągnęła Lewandowska z sukcesem Sary Boruc. Ja tu widzę te spojrzenie. Ja nie wiem. Będzie w sensie to są dwie różne jakby odrębne działki, ale no marka modowa Sary Boruc, no nie można powiedzieć, że nie odnosi sukcesu. To nie jest Mrs. Drama. Bo jednak shade. No słuchajcie, no największe ikony mody chodzą w jej projektach i jej ubrania kupuje się na jakichś luksusowych butikach online, no to... Na Lewandowskiej Heidi Klum pisze, że wyglądała pięknie. No bo właśnie. Na jakiej imprezie? Złotej Piłce? Tak, gdzie była jako kto? Tak. Żona, no ale też nie patrzmy tak na to, że co, teraz ty siedź w domu, ja idę sam, ale no to jest jakby naturalne. Ja już nigdy nie powiedziałam. W ogóle jaką złą minę ona teraz ma. Ja nigdy nie powiedziałam, że Anna zawdzięcza wszystko Robertowi. Nie zawdzięczam mu wszystkiego, tylko mogłoby przyznać, że nie byłaby tu gdzie, bo nie byłaby. No nie byłaby. Tutaj zgoda, tak jak mówię. Ale on też by nie był, nie? I by tak właśnie, razem. Może on też by nie był. Zostaje to bez komentarza. No nie wiem, czy Ania w jego umiejętnościach piłkarskich mu pomaga. Na pewno, no tak. Ale właśnie, na pewno, bo też tutaj chciałam przejść, żebyście już ze mnie zeszły. Chciałam przejść do właśnie tego wątku, czy Ania ma prawo być zmęczona. Ja właśnie absolutnie nie uważam, przecież ja powiedziałam, że z tego, że w kocu, co to za różnica w kocu za 10 tysięcy, no tak, a za 200 zł zmęczenie. Zmęczona to zmęczona. I właśnie to, co mówicie, że Ania też Robertowi pomaga, no jasne, no Ania mu prowadzi dom i ogarnia wszystkie rzeczy. No dzięki, jest też jego osobistą dietetyczką, to dzięki, jest mega ważne. Dzięki którym on może się skupić na karierze. Kulki mocy właśnie, przecież stoją za sukcesem lewego, halo. Tak i właśnie pod tymi wszystkimi naszymi tekstami często się pojawia taki komentarz: o Jezu, a po czym Ania jest taka zmęczona? I tutaj faktycznie ludzie ją część bierze w obronę. To ja napisałam. Co za durny komentarz, bo co, bogaci się nie męczą? Przecież ona ciągle coś robi. Ma 2 dzieci, kilka firm. W tym tygodniu prowadziła treningi dla dzieci ze szkół w Polsce. W zeszłą niedzielę trening w mediach społecznościowych. Nagrywa i przygotowuje kolejne zestawy treningów na aplikację. Ona ma naprawdę dużo obowiązków i zapewniam cię, że latanie w tą i z powrotem jest męczące. Mnie męczy sam grudzień, ta durna pogoń za prezentami i tak dalej. To do mnie mówisz? Ja nie wiem, czy to redaktor Dymek napisała, czy może sama Ania Lewandowska. Wszystkie w ogóle sukcesy wypisane. Ja jestem ciekawa, jak Ani będzie szło z tym nowym, takim wymęczonym wizerunkiem i czy no faktycznie ktoś to kupi, ktoś się na to złapie, czy ona będzie to kontynuować, czy zaraz jednak strategia się zmieni. Jestem ciekawa, myślę, że będziemy jeszcze, no redaktor Dymek na pewno, przyglądać się jej socialom. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale otrzymałam ostatnio z okazji moich 25 urodzin kalendarz odwentowy za 39,90 Anny Lewandowskiej. I co jest w środku? Mini batoniki i minus 10% na aplikację treningową. Już ją kiedyś w ogóle kupiłam, to był, przyznam, ale to był błąd życia, bo kupiłam jakiś dostęp na rok, zapłaciłam chyba 100 i użyłam 2 razy, ale nie do treningów. Ale serio, w pudełeczku z jakimś tam dniem... No są mini batoniki, a w ostatnim na 20, bo już otworzyłam, nie? Minus 10 albo 20%, nie wiem. To było w pudełeczku? Na Wigilię? Tak. Tam zawsze powinno być, wiecie, jakby się było małym, no to tam największa czekoladka była, nie? No. To jest największe, to jest najlepsze, co Anna Lewandowska może dać swoim panom? Mami do 10% zniżki na aplikację? Tak. Nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tej kobiety. W ogóle zmieniamy temat chyba. ale pozostajemy w okolicach sportowych, że tak powiem, i przenosimy się do rozmowy, która odbyła się na kanale sportowym. Starcie tytanów. Kuba Wojewódzki u Krzysztofa Stanowskiego. Showman odwiedził, nie będę mówiła dziennikarz, nie. Showman odwiedził Krzysztofa Stanowskiego w jego programie Hate Park na kanale sportowym. No i zgadnijcie, o czym rozmawiali. No o Pudelku. To już jest naprawdę, to podchodzi pod jakąś chorobę. To jest obsesja. Obsesja, niezdrowa. Niezdrowa, dokładnie. Kuba jak zwykle miał bardzo dużo do powiedzenia na temat dziennikarzy pracujących w redakcjach show biznesowych. Oczywiście były to słowa bardzo niepochlebne. No Kuba po raz ostatni naprawdę próbuje nas pouczać i sprawić, żebyśmy się czuli źle z tym, gdzie pracujemy. Kuba... nie uda ci się, naprawdę już odpuść. Tym razem Kuba próbował użyć analogii filmowej i nie wiem, czy się spodziewacie, jaki film najwyraźniej wywarł na Kubie, intelektualiście, ogromne wrażenie. No. Diabeł upiera się u Prady. Oczywiście wspaniały film, no shade, ale no okej, Kuba, no dobra. No i co jego zdaniem mamy wspólnego z tym filmem, słuchajcie. Słowa do Stanowskiego. Nie wiem, czy pamiętasz taki film, właśnie Diabeł. Tam jest taki genialny cytat, jak jedna z głównych bohaterek grana przez Meryl Streep mówi: oni wszyscy chcą być tacy jak my. Która z was chce być jak Kuba Wojewódzki? Jezu, w ogóle nie wyobrażam sobie nic gorszego niż być jak Kuba Wojewódzki. Naprawdę. No, niech to zabrzmi buńczucznie. Większość tych osób chce być taka jak my. No okej, Kuba. Dalej. Nasz świat jest dużo bardziej dla nich atrakcyjny. To, że oni nam wyrywają dywan spod nóg, bo sami śpią na podłodze, to jest ich wybór. Dementujemy w ogóle. Stop. Ja śpię na łóżku. Nigdy nie spa chyba na podłodze. Masz takie zdjęcia, ale masz to na materacu, jest, nie? Takie... Śpię na podłodze? No. A to był mój wybór może. A to, że na materacu. No dobra, w gościach, no. Ale mam łóżko, mam materac. Myślę, że wszyscy w redakcji mają łóżka, mają materacy. No mamy nadzieję, tak. Jezu. Chyba, no, raczej tak. Nikt nie śpi na podłodze, chyba, że to jest jakaś okej, metaforyczna, no przepraszam. To jest ich wybór, to jest suma ich decyzji, a to, że one były... Proszę tutaj mnie ocenzurować. To nie moja wina. No dobra, tak, Kuba, no okej, dobra, okej. No, co mam teraz zrobić? Co mam zrobić, Kuba? No ale moje wszystkie moje jest... teraz śpię na podłodze. Tak, no. To jest tylko kilka cytatów, ale serio, tam ta rozmowa trwała 2 godziny i tam co temat to był Pudelek, plotek. Chcą być tacy jak my. No i oczywiście odnosi się to do osób, które kiedyś pracowały w redakcjach show biznesowych, a obecnie na przykład pracują w Dzień Dobry TVN, czy tam, nie wiem, w jakichś innych redakcjach. Wiecie co? No dla mnie to jest po prostu śmieszne. Czy naprawdę Kuba uważa, że wszyscy, którzy pracują w naszej redakcji, na naszej się skupmy, chcą być dziennikarzami występującymi przed kamerą? Ja na przykład w życiu nie chciałam, nie mam takich ambicji i potrzeb. I bardzo mi dobrze tutaj za mikrofonem, kiedy nie widać mojej twarzy i mogę sobie o tobie, Kuba, pogadać. I zapewniam cię, że większość naszej redakcji dlatego jest anonimowa, żeby właśnie mogła w spokoju sobie żyć, pisać na tematy, które lubi, trochę się pośmiać, trochę wam czasem podokuczać, jak gadacie głupoty, ale na pewno nie zazdrości wam życia na świeczniku. Nie no, słuchajcie, no to jest jakieś niepoważne po prostu. Znaczy Kuba, no jak chcesz kolejny raz o tym gadać, to jakieś nowe argumenty poproszę, bo ja już nad nich chcę ten gadać, słuchajcie, dziewczyny, naprawdę. Ale już chcę. No ale właśnie, no Kuba, no weź jakieś, aha, jeszcze chciałam zauważyć, że Kuba gardzi tym Pudelkiem, plotkiem, a po raz kolejny udowodnił, że robi tu pracówkę, bo w swoim rancie oczywiście na swój drugi ulubiony temat poza Pudelkiem, czyli Małgorzata Rozenek, wspomniał o tym, że z niesmakiem, że Małgorzata Rozenek pobiegła do mediów poinformować wszystkich łaskawie, że wspiera finansowo byłego męża, potem jak się okazało, że on tam zbankrutował, tak? Tak. Mhm. No to zgadnijcie, czy to był ekskluzyw. Osób, które śpią na podłodze. Z tą Rozenek to jest tak, że w ogóle bardzo ciekawe, że Kuba, który nie cierpi plotek, portali plotkarskich, jeszcze raz to powtórzę, no idzie do takiego programu, do jakiegokolwiek programu, czy jakiegoś wywiadu udziela, czy pisze coś tam w tych swoich... No nie wiem jak to nazwać, wypocinach, mea culpa. No więc zwykle są to rzeczy ocierające się o show biznes bardzo mocno i wręcz takie no najniższych lotów. Tak, on w ogóle jest ze wszystkim na bieżąco, zwłaszcza z Małgorzatą Rozenek, co się u niej dzieje. Wszystko wie. To jest w ogóle... Tak, ale tam znowu padły te argumenty, że to jest Gosia, to jest osoba, która sprzedała swój ślub, sprzedała wszystko. Czy my Kuba, reklama telefonii komórkowej, z kim tam wystąpiłeś i co zrobiłeś? Sprzedałeś swój ślub. Naprawdę. Swój ślub, tak. Fejkowy na dodatek. Więc to jeszcze, moim zdaniem, jeszcze gorsze. Ale wiecie, o co mi chodzi? To, że on właśnie teraz u Krzysztofa Stanowskiego wypowiadał się na temat Gosi i na temat tego znowu, że ona Kraśką małżeństwo prawie rozbiła, że jakieś seks SMS-y mu wysyłała, jakieś erotyczne propozycje niemoralne, że on te SMS-y pokazywał adwokatom i tak dalej, i tak dalej. Sorry, ale co to jest, jeśli nie newsy rodem z Pudelka? Ja mam tylko jeden komentarz, który też się przewija w komentarzach pod tymi tekstami. Kuba, pokaż te SMS-y. No, chcesz nas w końcu zainteresować, to zapraszamy. Bo już gadasz o tych SMS-ach 5 lat, naprawdę. Oprócz tego, że mówił, że nie czyta Pudelka, a jak się okazuje, czyta od deski do deski, to też mówił na przykład, że Wirtualna Polska to jest portal, który pisze same bzdury i że też nie powinien istnieć taki portal. A potem mówił, jak wartościowe są takie teksty dziennikarskie, które obnażają prawdziwe oblicza polityków i między innymi mówił tutaj o Mejzie. Przypomnijmy, że jest to tekst Szymona Jotczaka z Wirtualnej Polski. Pozdrawiamy. Nie no, hipokryta, nie? Cały czas tak zaletuje tą hipokryzją i to nie tylko przy właśnie WP, przy Rozenek, przy Pudlu i można wymieniać. W ogóle bardzo mnie też rozbawiło, jak Kuba wytrząsał się dosłownie, bo on taki bardzo rozemocjonowany w tym był, mówiąc o tym, że właśnie Gośka sprzeda wszystko, ślub, rozwód, no wszystko dosłownie sprzeda. Jednocześnie 3 minuty później wyciągnął to swoje, nie powiem jakie, piwko, postawił na stole i zaczął tutaj opowiadać, jakie wielkie sukcesy w ogóle stoją za tym piwem. Nie wiem, czy je piliście, ale jest obrzydliwe. Nie. Mówię poważnie, kiedyś siostra przyniosła do domu, spróbowałyśmy. Wstrętne, męczące jest to, że naprawdę Kuba Wojewódzki uważa, że jest jedynym dziennikarzem w Polsce, kiedy robi dokładnie to samo, co my tutaj. No przede wszystkim, że jest lepszy od wszystkich. Wszystkich, dosłownie wszystkich. No Kuba, no jeśli chcesz taką myśl mieć w głowie, no to okej, no fajnie, no daj mi spokój ogólnie już. I dawaj te SMS-y. Tak, pokażę SMS-y. Dobra, Eurowizja. To jest ważniejsze. Pogadajmy o tym. Powiedziałam, że to jest ważniejsze, ale tak naprawdę mało o tym wiem, więc bardzo będę wdzięczna, jak mnie tutaj wprowadzicie w temat. Wiemy tyle. W najbliższą niedzielę finał. Finał odbędzie się w Paryżu i reprezentuje nas Sara Egwu-James. Piękny resort. Z piosenką Someday. Dobrze. Nie słyszałam jej. Somebody. A, Somebody. No właśnie, nie słyszałam, ale kurczę, blisko. No dobra, no to która z was zacznie? Może Dymek? Moja pierwsza taka myśl na temat tej piosenki była nieciekawa. Pierwsza recenzja, ale już powoli się przekonuję i obstawiam top 5. Mówisz, że według ciebie będzie to pierwsza piątka, ale z tego, co zdążyłam przeczytać i się zorientować troszeczkę w temacie, który jak wiecie już jest mi dość obcy, no to Polska jest obecnie na 2. miejscu, jeśli chodzi o ranking faworytów do zwycięstwa wśród użytkowników aplikacji jakiejś tam, Eurovision coś tam, Scoreboard. O. I wyprzedza ją Armenia, tak. Tak, słuchałyśmy dzisiaj z Dymkiem w redakcji piosenki dziewczynki z Armenii. No już, Armenia, to ona, ale spoko jest. Fajna jest, fajna. Nie no, ja myślę, że top 5 tak, zwycięstwo nie sądzę, też bym z ostrożnością te wszystkie komentarze, że Polska wygra, bo Ala Tracz też miała wygrać, a ona nie wygrała. O tym. Jeśli chodzi o te wszystkie piosenki nasze polskie, eurowizyjne, które ja znam, czyli od czasu Roxy, to bym powiedziała tak, Roxy, wiadomo, numer 1, Wiki, super piosenki. To bym dała tak na 3., czyli przed Alą Tracz, ale oczywiście Justice for Ala Tracz, super utalentowana wokalistka. Optymistyczne jest to, że bo już tam oczywiście w tym Paryżu próby trwają i tam jakieś są przecieki osób, które są na miejscu i że faktycznie ta prezentacja, w sensie sceniczna prezentacja Sary, z tego co słyszymy, wygląda fajnie, jej głos jest niesamowity, Sara to naprawdę najwyższy poziom, jeśli chodzi o śpiew, umiejętności sceniczne. Tiga, to twoje słowa, czy też komentarze? Teraz czytam już komentarze, słuchajcie. Będzie wysoko, najlepszy wokal w tym roku, bije inny piosenki na głowę. Nie no, na pewno tak, nie ma się czego wstydzić. Ja oczywiście finał będę oglądać. No i zobaczymy. Oczywiście życzymy Sarze wysokiego miejsca, ale wydaje mi się też, że jak ten konkurs już nie jest w Polsce i też w zeszłym roku nie udało nam się wygrać, no, to już chyba nie ma takiego balona nam pompowanego. To prawda. Mam nadzieję, że Sara po prostu będzie miała spokojniejsze życie, jeśli pewnie nie wygra, ale nie możemy wygrywać za każdym razem. Dlaczego? I tak nam dobrze idzie i właśnie tutaj mi się spodobał jeden komentarz porównujący nasze wyniki na Eurowizji dorosłej i juniorskiej. Jak zawsze wysyłamy na juniora talent, urodę, energię i względnie dobry utwór. Na zwykłą Eurowizję znowu pojedzie jakiś skoczny kołchos, ewentualnie ckliwy smęt. Chamsko Rafale Brzozowskim. Justice for the Right. Super piosenka. TVP ratuj się Roxaną. Zdaje się, że skończyła już te wymagane 16 lat. My chcemy Roxanę. Tak, ale Roxana chyba się wypowiadała, że ona się jeszcze nie czuje gotowa. Szkoda, ja też bym wysłała Roxanę na Eurowizję. Ja bym się trochę bała, nie? Bo tam to nie jest jakoś wbrew regulaminowi? Nie, są. I nawet wygrała. Eurowizji Junior jedzie na Eurowizję normalną? Jako eksperta z Eurowizji. Wam nawet powiem, czy Dymek pewnie to też wie, ale... Tak, ale ja się wymądrzę. W zeszłym roku wysoko była z Malty dziewczyna, która kiedyś wygrała Eurowizję Junior, także Roxana i też dużo fanów chyba Eurowizji w Polsce widziałaby Roxanę na tej dorosłej Eurowizji. Ja też bym widziała, ale na razie nie wiem, nie mamy jeszcze, nie znamy reprezentanta z dorosłej Eurowizji. Podoba mi się też komentarz inny. Fajnie jakby wygrała Polska trzeci raz w ciągu 4 lat, ale jednocześnie by się wiązało to z finałem w Polsce i egzaltowaną, krzyczącą Nowakowską jako prowadzącą. Jest to jakiś argument ku temu, że Polska nie. Sara, błagam, przegraj. Sara, drugie miejsce. Drugie miejsce, wszyscy będą zadowoleni. Klasa. A ja jestem ciekawa, Agnieszka, co ty myślisz o piosence Sary, jako znana w mediach publicznych hejterka utalentowanych dziewczynek. W ogóle dzieci. Tak, dzieci. Niszczę życia dzieci. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie, słuchajcie, dla mnie to jest o tyle zabawne, że ja naprawdę nie oglądam Eurowizji, ani tej dla dorosłych, ani tej dla dzieci, a faktycznie w zeszłym roku taka sytuacja miała miejsce, że wiadomości przedstawiły mnie jako naczelną hejterkę dzieci w tym kraju, a to wszystko przez redaktor Tigę. Tak, wszystko przez moją wybitną pracę dziennikarską, bo zadałam sobie trud, napisałam w nocy do najbardziej znanego dziennikarza eurowizyjnego z Vivi Blogs, wspaniała strona, świetny nam udzielił komentarz i co, i to, że on to było pytanie na temat piosenki, jak się podobała, po prostu jaki był odbiór tej piosenki. Dokładnie. Ali Tracz. I dlaczego jego zdaniem Polska się uplasowała niżej niż w latach ubiegłych, to był fakt, to nie był hejt, to był fakt, ale już nawet nie pamiętam, która była, ale nieistotne. I tam furorę zrobił cytat pana biednego Williama, o żonie jest biedny, nic nie wie. Przepraszam, panie William z Blogs, przepraszam. Nie chcieli głosować na Polskę. I ekspert tłumaczy dlaczego, czy jakoś tam. Ale w ogóle pan William się naprawdę bardzo miło wypowiadał o Ali Tracz, jest super utalentowana i tak dalej, i tak dalej. Tam w ogóle nawet nie było cienia niemiłego komentarza, ale niestety... Mnie miło wypowiedziano się o mnie personalnie w wiadomościach. Przypomnę tylko, że ukradli mi zdjęcie z Facebooka, profilówkę. Możesz przygotowane nowe zdjęcia, jakieś ładne? Na tej profilówce w ogóle mam taki filtr z rumiankami na twarzy i miałam też jakąś tam czerwoną błyskawicę, 8 gwiazdek i tam był taki świetny cytat, że nie stroni od polityki w jej najbardziej wulgarnym wydaniu. A ja taka, wiecie, pucata buzia z rumiankami. Bardzo zabawne, natomiast pokazano mnie jako osobę, która nienawidzi dzieci i ogólnie nienawidzi Polski też. Tak, a ja myślę, że możemy się tutaj zgodzić, że Agnieszka, nie wiedziałaś, kim jest Ala Tracz totalnie w momencie emisji tego materiału. Nie, i tam to była moja sprawa. Tak, wszystko przez redaktor Tigę. Ja w ogóle wam wyślę jej zdjęcia. Słuchajcie, jak chcecie zrobić kolejny w wiadomościach materiał o niej. Proszę bardzo, mam bardzo ładną profilówkę. To prawda, to prawda. Pudelek zawsze wspiera polskich reprezentantów na dziecięcej Eurowizji. Statement. Nie szerzy hejtu małych dzieci. Kibicujemy, wspieramy i serio. Tyle chciałam powiedzieć w temacie. Dorosła Eurowizja, proszę wysłać pewnego kandydata, to też nie będziemy hejtować. Aczkolwiek ja The Right kocham, więc... To teraz zróbmy może, zakończmy już ten temat i zróbmy The Right do sekcji Q&A. Pojawiło się takie pytanie na naszym Facebooku. Redaktorzy nie czytają książek z wyboru, czy to są takie odgórne wymagania? No ja nie wiem, powiedz Agnieszka, czy nam zakazujesz czytać książek? Zakaz. Jest zakaz czytania książek, żeby co by za mądrym nie być po prostu. Tak, żeby te teksty, bo wiecie, właśnie takie... Teksty, wiecie, no muszą być śmieszne i głupkowate, więc jakby tutaj redakcja książki czyta, w głowach by mi się tam poprzewracało. Nie no, ja nie mogę się z tym zgodzić. No. Ja chciałam się pochwalić, że aktualnie czytam książkę, reportaż o TOPR. Top, żeby inni mogli przeżyć, kulisy pracy ratowników w górach. W ogóle mi to nie pomaga w niczym w pracy, ale świetna książka. Ja jako osoba, która nigdy nie była w Tatrach, polecam. Ale byłam w Pieszczadach raz. No ja teraz planuję przeczytać ważną pozycję, myślę, książkę Jak do tego doszło. To jest ta Kurdej Szlata? Kurdej Szlata. Nie no, żartuję, żeby nie było. Ale tak, właśnie na takie mamy pozwolenie chyba, nie? Takie można, takie to nawet trzeba, słuchajcie. Ja z kolei ostatnio utknęłam w takich książkach związanych z psychologią i emocjami różnymi i obecnie czytam książkę, którą naprawdę bardzo polecam, bo świetna jest. Dorosłe dzieci emocjonalnie niedojrzałych rodziców. Nie wiem, czy pasuje tutaj do tego podcastu. Natalii Siwiec, z Natalii Siwiec polecajek Potęga Podświadomości, którą, uwaga, zamówiłam i mam serio zamiar ją przeczytać i zobaczyć, co tam niby takiego jest, że wszystkie celebrytki wariują na punkcie tej książki, tej pozycji. Znaczy, jeśli tam będzie informacja o tym, gdzie można iść do szamana w Warszawie, to daj znać, bo to mnie bardzo zainteresowało z Instastory z Natalii Siwiec. Do szamana? No tak, bo tam przecież była cała drama, że Mariusz nie był na jej poziomie duchowości, ale potem poszedł do szamana i wrócił inną osobą. I ja bym chciała pójść do szamana. To, ale to w ogóle nie ma problemu, ale ja nie wiem, czy w Warszawie można iść do szamana gdzieś. Więc jeśli słuchajcie, coś słyszeliście o jakimś szamanie w Warszawie, to dajcie znać. To tak, dajcie znać. No, ja bym chciała być na tym poziomie duchowości Santaria Siwiec, więc... Ja będę taki Mariusz, będę cię dogadać. Powiem, że niestety redaktor Dymek nie doskoczył do jego poziomu duchowości. A ja będę jak Mija, będę płakać, a wy mnie będziecie nagrywać na Insta Stories. Tak, dobra, super. Co Dymek czytasz teraz? Nic. No, to nie możemy, żartowałam. Nie czytamy żadnych książek, zakaz. Nie, nikt nigdy w redakcji nie przeczytał żadnej książki, dlatego teraz śpi na podłodze. Tak, to jest krótko o nas. Padło też pytanie o Eurowizję, kogo nasza redakcja widziałaby. Chyba chodzi o tę dorosłą, wydaje mi się, tą dla dorosłych, bo ja nie znam śpiewających dzieci. Ja znam. Jakie? Etienette. Wydała wczoraj, bo przedwczoraj jest nowy singiel. Okej, dobra. Ja bym wysłała Etienette i też... Etienette, jakby ktoś nie wiedział, to jest córka Michała Wiśniewskiego. Wiśniewska, powiedziałam. I on też śpiewa ze swoją córką taką super piosenkę Nie pij, tato. I to dziecko śpiewa. I jakby z tym wejść na arenę eurowizyjną. To myślę, że po prostu już gorzej by być nie mogło. Jakbyśmy mało na arenie światowej się wstydzili naszego kraju, naprawdę. To jest moja profesja. Ale nie, poważnie. Na tą Eurowizję dla dorosłych. Kogo byśmy tam widzieli? Polska średnio w Eurowizję potrafi, szczerze mówiąc, bo się wydaje, bo takie chyba jest przeświadczenie, że albo trzeba skoczną, wesołą The Ride, albo smutna pani i o jakichś katastrofach śpiewająca albo nie wiem o czym, o nieszczęśliwej miłości. Coś takiego bardziej w trendzie. Jak Leosie na przykład. Albo Oliwkę Brazil. W duecie z Edytą Górniak, Kasztany, mashup. Myślę, że spoko. Słuchajcie, no zwycięzca zespołu Maneskin, myślę, w zeszłym roku pokazuje, że opłaca się być oryginalnym. No tak, ryzykować. Coś, czego... Nie było już żadne jakieś tam ludowe stroje. Jacek Kurski wręcza Oliwce Brazil. Ale ikonik by to było, co? No ale serio, uważam, że to by było spoko. Oliwka się wpisuje w takie trendy, jest wyzwolona, śpiewa o seksie, body positive, no w sumie spoko, co? Ja bym ją jeszcze w duecie z Roxy dała, żeby ta Roxy tam też sobie pojechała. Roxy i Oliwka, ja tego nie widzę za bardzo. To byłaby większa katastrofa niż Etienette, proszę, tato, nie pij. No, więc ja też tak myślałam, jakiś Smolasty, coś w tym stylu. Tak, ja bym spróbowała właśnie jakiegoś takiego, może rapera, ale no nie takiego bardzo poważnego. Więc myślę, że Smolasty, Żabso, właśnie. Żabso z Anglosią. w życiu by pewnie nie pojechali, ale tak, no. No, niech jadą. No. Ja myślę, że właśnie mogliby pojechać. Serio tak uważam, bo... To zazwyczaj do nich nie na Eurowizję. Halo, panie Żaba, zapraszamy na Eurowizję. Co pan na to? Ale nie uważacie, że mogliby pójść w coś takiego, bo to jest takie, no, śmieszne po prostu. No dla beki. No dla beki. A czy oni by chcieli? Nie wiem, bo też niestety to jest niefajne, że wydaje mi się, że część artystów nie chciałaby być może jakoś z TVP tak, no. gdzieś tam łączona. Dobra, więc... to rozumiem ten argument. No, więc to trochę ograniczona pula, więc myślę, że tak bardziej gwiazdy TVP według tego matę na Eurowizję. Tak, to już na pewno. Jakby wygrał, Kurskim, tak, a jakby tak. wygrał i Kurski by mu miał wręczyć nagrodę? Nigdy się to nie wydarzy. Jakbym chciała to zobaczyć. No i chyba tą pozytywną wizją zakończyłabym dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami do końca i zapraszamy na kolejny odcinek. Pa, pa! 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 Nie wierzę w to. To tak, dziękuję. Dziękuję, to było radosne. To było radosne. Super swojego pa. No dawaj. Pa.